ma. witam wszystkich na moim kanale. Moi drodzy, witam Was ze studia piłkarzyków. Co znaczy, że najprawdopodobniej z kimś się łączyłem. Hmm, na pewno już widzieliście miniaturkę i tytuł, więc wiecie o co chodzi w tym filmie. Wiadomo, starcie Arsenal kontra Manchester United jest równoznaczne z tym, że powtórzyłem rozmowę z chłopakami, Jonasz Zasowski z angielskiego Espresso, a także Kajetan Kazimierski znany także jako Koza z kanału Koza Sport. Dwóch kanonierów, jeden kibic Manchester United i rozmowa o tymże właśnie spotkaniu. Moi drodzy, zanim przejdziemy do właśnie łączenia z chłopakami, chciałbym Was zaprosić do linków w opisie. Tam sprawdzajcie e, oczywiście sociale chłopaków, kanał Angielskiego Espresso, a także Twitter Jonasza. No i podobnie oczywiście, jeżeli chodzi o sociale, Kozy Twitter, oraz e, kanał na YouTube. Moi drodzy, zapraszam do materiału. Tematów było co niemiara. Myślę, że wyszła całkiem ciekawa rozmowa. Będę wdzięczny, oczywiście, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Jeżeli Wam się spodoba, oczywiście, ten odcinek. No i co? Zapraszam do osłuchania rozmowy. No i moi drodzy, jestem już z chłopakami. Witam Cię, Jonasz. Witam Cię, Koza. Cześć. Witam serdecznie. Moi drodzy, ym, powiem Wam szczerze, tak jak to też. Mówiłem jeszcze zanim ruszyło nagrywanie, zanim widzowie zobaczyli tę część nagrania, że lecę dzisiaj na spontanie, jeżeli chodzi o prowadzenie tego, nie wiem, takiego chyba nawet mini podcastu. Jeszcze nie wiem ile tu, tutaj, tutaj to wszystko czasowo wyszło. Więc zacznę od zapytania: jak się macie, jak się trzymacie jako liderzy Premier League? Czy się, czy się spodziewaliście takiego stanu rzeczy? Po ostatnim meczu pomiędzy naszymi ulubionymi zespołami, nie wiem, może Koza, ty zacznij? Eee, nie, no raczej nie. Ja, ja jestem kibicem Arsenalu zbyt długo, żeby czuć się pewnie i zadowolony w pozycji, w której jesteśmy. Bo ja cały czas czuję, że im, im lepiej się czujesz jako kibic arsenalu, tym gorzej się poczujesz na koniec. O, Więc, jakby. To... Ostatni sezon troszeczkę dał ku temu powody. Lepiej, ta Im końcówka. lepiej idzie, tym ja się bardziej boję, że, ten, że, że to jest ten coraz wyższy koń, nie? I co, co, jakby o, coraz wyższa pozycja, żeby w końcu to wszystko się zepsuło. Ale z każdym kolejnym meczem jest, jest dobrze, nie? Więc udaje się ten poziom utrzymać. No więc na pewno nie spodziewałem się tego miejsca w tabeli, tym bardziej patrząc na kadrę. Wydaje mi się, że poza oczywistym geniuszem Mikela Artety i, i fantastyczną formą wielu zawodników, trochę też szczęście nam pomaga w utrzymaniu tej pozycji z tego powodu, że nie było kluczowych kontuzji. Poza no. oczywiście, że Zusem to tak naprawdę ze składu nie wypadły takie te korowe jednostki jak, jak na przykład Thomas Partey, którego strata byłaby o matko, jak na przykład czaka, którego strata byłaby w... o matko, nie? Więc. Albo Casemiro, tutaj... o matko. No właśnie, ale dużo szczęścia ma tutaj Arsenal. Chociaż wiecie, to też zależy od narracji. Można powiedzieć, że dużo szczęścia, można powiedzieć, że też fantastyczna praca całego zespołu fizjo, wszystkich trenerów od przygotowania motorycznego, że zawodnicy są tak dobrze przygotowani do sezonu, że, że się nie łamią. Nie no, ale tak zupełnie na poważnie, no, oczywiście, że się nie spodziewałem. Ja tak samo dla mnie, jest, dla mnie to jest, wiesz, co zupełna nowość. I też ciężko przedstawić swój mindset na to, żeby nie oglądać na przykład meczu, kiedy Arsenal powiedzmy prowadzi. Tak samo ostatnio było w tych derbach północnego Londynu. Arsenal prowadził 2-0 i, i kiedyś mam wrażenie, że Arsenal jeszcze by to prowadzenie stracił i byłoby gorąco w tym meczu, mimo że to ten ham ruszył, to to w sumie no nie, nie było takiego poczucia, że za chwilę Arsenal może przegrać czy, czy nawet zremisować to spotkanie i ta zmiana mindsetu, powiem Ci, bardzo mi się podoba ta nowa rzeczywistość. No kompletnie nie spodziewaliśmy się przed sezonem, że to będzie tak wyglądać. Ja cały czas zresztą powtarzam, że celem na ten sezon był po prostu powrót do Ligi Mistrzów, bo już po poprzednim sezonie mogliśmy tego po prostu oczekiwać, bo tam było bardzo blisko, więc w tym sezonie dlaczego nie zrobić tego kroku naprzód? No a się okazało, że zrobiono nawet cztery kroki naprzód i, i to wygląda coraz lepiej. Zawodnicy weszli ten, w ten swój Wiek, taki, który już pozwala im na, na rywalizowanie tutaj na tym najwyższym poziomie, no ale tego, że Arsenal będzie cały czas na pierwszym miejscu, no to, to nie, nie mogliśmy absolutnie przewidzieć. I ja też cały czas, podobnie tutaj jak Koza, z racji tego, że śledzę tę drużynę, no nie od dzisiaj, cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że za chwilę to runie, że za chwilę to się wszystko zmieni, za chwilę będzie jakaś seria yy, porażek czy, 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 czy kryzysu, ale. Wiesz, z każdym kolejnym meczem to te, ten kryzys nie nadchodzi i nawet takie właśnie nerwialiczne momenty jak kontuzja Jezusa, kiedy wydawało się, że Nonket jak może nie dojechać, a, a to zostało zniwelowane i właściwie tak tego bardzo nie widać. Wiadomo, że Jezus by się przydał, ale, ale też to nie wygląda tak tragicznie. Każde kolejne mm -hmm. spotkanie, ten kryzys nie nadchodzi. To są kolejne drużyny, kolejne mecze na wyjeździe, które Arsenal wygrywa, i, i to jest całkowita zmiana w ogóle myślenia, całkowita zmiana e, oczekiwań względem spotkań. Podoba, podoba mi się to, co się dzieje, a absolutnie się tego nie spodziewałem. No i naprawdę ten sezon na razie układa się jak, jak jakieś marzenie. Ja, okay, ogólnie cel, bardzo często, no, no, no. ja ogólnie bardzo często kibicowanie Arsenalowi porównuję do syndromu sztokholmskiego. Przez te ostatnie lata, <laughs> moim zdaniem, jakby to jest idealny przykład. I teraz jesteśmy w dziwnej sytuacji, bo ten porywacz poszedł do więzienia, przeszedł resocjalizację i wraca i teraz nie wiesz, czy możesz mu zaufać, czy nie, czy on, czy on się naprawdę zmienił, czy zaraz się znowu okaże, że cię zamknie w piwnicy, nie? Więc jakby kibice Arsenalu to jest na, moim zdaniem bardzo ciekawy case do jakiejś, jakiejś pracy badawczej, bo tutaj naprawdę trust issue są takie, że tu jest wiele rzeczy, które można przebadać, nie? I biorąc pod uwagę jakby te poprzednie lata e, i aktualny stan rzeczy, czy wy nadal podchodzicie z dystans do tego wszystkiego i Uważacie, że celem był awans do, może do Premier League, do Champions League, e, ale to się zmieniło i teraz już jest celem Mistrzostwo Anglii? Czy nadal bierzecie pod uwagę te poprzednie lata? Jakiś taki może minimalny brak zaufania i jednak nadal wolicie stąpać po ziemi, wydaje mi się, nawet zbyt twardo i mówić nie, nie, nie? Nadal Liga Mistrzów, spokojnie, tutaj nie ma zbyt wielu symptomów, które mogłyby sugerować o nie, to się zaraz rozwali, nadchodzi mecz, nie wiem, powiedzmy z Palace, będzie remis na Emirates, bo już wygrali się na wyjeździe z tego co pamiętam, tam 3 było i wtedy się to wszystko znowu zacznie walić. Jak Wy do tego podchodzicie na ten moment? Może z Jonasz zacznie. Dobra, dobra, to ja zacznę, wiesz co? E ja mam takie podejście, że y, jeśli Arsenal nie wygra mistrzostwa, to ja absolutnie zawiedziony nie będę, bo dla mnie i przed sezonem, i w jego trakcie, mistrzostwo Anglii byłoby mm, czymś ekstra. Ja uważałem, że celem na ten sezon jest Liga Mistrzów, i jeżeli Arsenal po prostu się do niej zakwalifikuje, nie będę zawiedziony. No, chyba, że będzie to, nie wiem, no, w ostatniej kolejce Arsenal straci mistrza, no to przecież nie będę udawał, że nie jestem zawiedziony, tak? Jeżeli, albo w dwóch ostatnich kolejkach, no. Jedno jest pewne, Arsenal na pewno powalczy o Mistrzostwo Anglii, bo no, nie jestem szaleńcem i, i nie będę teraz udawał, że to pierwsze miejsce i, i te, ile w tym momencie, 5 punktów bodaj przewagi, tak, nad Manchesterem City, jeszcze mecz, mecz zaległy na tę chwilę. No to nie jest ta, taka odległość, przy której nie można powalczyć o to Mistrzostwo. Jak najbardziej Arsenal o to powalczy. Ja po prostu nie będę zawiedziony jakby jestem psychicznie przygotowany na to, że. Że Arsenal może tego mistrzostwa nie zdobyć, bo szczerze mówiąc, na tę chwilę dla mnie faworytem nadal jest Manchester City. Jeśli, jeśli miałbym typować, kto zwycięży, kto wygra, no to typowałbym Manchester City, ale też nie będzie to moim zdaniem jakaś nie, nie wiadomo jaka odległość. No a z całego serca. Trzymam kciuki i też mam już tą świadomość, że Arsenal stać na to, żeby powalczyć o to mistrzostwo Anglii, żeby to wygrać. Już mam takie myślenie, że jak najbardziej Arsenal o to powalczy. Z tym, że nadal po prostu faworytem jest dla mnie Manchester City, że nadal będę tutaj traktował to, to zwycięstwo Arsenalu. I też dziwią mnie ludzie, którzy tak pewnie podchodzą do tego, że nie już 19 meczów za nami, połowa sezonu, Arsenal ma tam raptem, wiecie, 8-5, no to, to się zmienia punktów przewagi. To już jest nie do, absolutnie nie do odrobienia. No nie, no, jest oczywiście I takie do odrobienia. Były Tym bardziej że Dokładnie. Są dwa mecze z Manchesterem City, nie? Dwa Six-Pointery tak naprawdę. Które ta, ta, ta mogą tak jest, zmienić. więc to jest wszystko jest otwarte. Arsenal na pewno powalczy. Ja zawiedziony nie będę, jeśli tego nie osiągnie, bo widzę po tej drużynie, że w, następ, że w kolejnych, w następnych sezonach to cały czas będzie mocna drużyna. To nie jest jednorazowy wyskok, jak najbardziej. Nie to jest jednorazowy wyskok, ale też zwróć uwagę, że hmm? bardzo sporo tutaj pomagają rywale, bo zwróćmy uwagę na to, na których miejscach w tabeli jest Chelsea. Czyli Liverpool, No City ok, nadal jest głównym konkurentem, ale kto by się spodziewał, że obok będzie Newcastle i Manchester United w tabeli, nie? No ale ta, nadal tak. Arsenal nie jest silny słabością tych rywali, nie? To nie jest tak, tak, tak że Arsenal tak. gra przeciętny sezon. Nie, nie, oczywiście, oczywiście, i to, oczywiście. Tutaj trzeba przyznać, że jakby pod tym względem nieważne, jakby grała cała ta reszta stawki, no to Arsenal na razie idzie tempem, no nieprawdopodobnym, nie? Mhm. Ja odpowiadając na twoje pytanie. Mhm. Oczywiście, no, uważam, że no. byłoby skrajnym frajerstwem nie pójście teraz po mistrzostwo, w sensie nie, nie granie z mindsetem mistrzowskim. Nie? No to wyobrażam sobie, musielibyśmy się nazywać Tottenham, żeby, żeby mieć takie podejście. Uch, e, więc jest, nie, no, jest, nie, no, biorąc pod wręcę. uwagę teraz fakty, no to trzeba iść po mistrzostwo i trzeba mieć ten mindset. E, ale na koniec, jakby podsumowując ten sezon, najważniejsze jest wypełnienie tego. Żeby być w lidze mistrzów, no. Nie? Ja nie wybaczyłbym Arsenalowi z drugiego sezonu z rzędu, tak jak było to w zeszłym roku po prostu przegrane w styczniowym oknie transferowym, bo ja uważam, że. W zeszłym roku, gdybyśmy dokonali jednego czy dwóch wzmocnień, których absolutnie nam zabrakło, szczególnie w ofensywie, w tym zimowym oknie, to Arsenal spokojnie dowiózłby tą utopową czwórkę, i teraz rozmawialibyśmy w zupełnie, innym, w zupełnie innej rzeczywistości. A tu pojawiający mhm. się między innymi transfer Trossarda już pokazuje, że pewne wnioski zostały wyciągnięte i no staramy się tutaj zabezpieczyć te kluczowe sektory. Brakuje jeszcze moim zdaniem środkowego pomocnika, no bo tu ukłania się cały czas sytuacja, w której jeżeli wypadnie Tomas Partey, albo jeżeli wypadnie grańczaka, to moim zdaniem ten zespół bardzo może się posypać, bo mhm. nie ma zawodników wartościowych na ławce rezerwowych. E, oczywiście jest Elneni i jeszcze w ogóle wersja ramadanowa Elneniego, to jest specjalny zawodnik, więc e, na jest ten taka czas karta? w roku może czekamy. Wersja ramadanowa? Ale, ale to jest nieprawdopodobne, jak ten zawodnik odpala podczas, y, podczas tego okresu. Nie? To jest Niesamowite, ale y, już tak zupełnie na poważnie, no to y, Arsenal w tym momencie nie ma wartościowej ósemki na ławce rezerwowych. Jest sam Bilokonga, y, ale sam Bilokonga y, no, jest zupełnie nieprzystającym do warunków Premier League zawodnikiem na ten moment i moim zdaniem nigdy nie będzie, y, bo te ograniczenia, które prezentuje to nie są ograniczenia czysto piłkarskie, ale moim zdaniem są to ograniczenia po prostu y, wynikające z jego... Profilu piłkarza. To nie jest zawody. Ja nie widzę w nim zawodnika, który jest gotów podjąć ryzyko, który chce przyspieszyć grę. On jest w tym arsenalu już drugi rok, jeżeli się nie mylę, prawda? To jest drugi sezon, no. Tak, tak. drugi sezon i on cały czas jakby gra bardzo zachowawczo, gra bardzo powoli i widać, że to jest piłkarz, który w tym momencie ma nie ma pewności siebie, nie? Więc mhm. ja byłbym przerażony widząc go w poważnych spotkaniach od pierwszej minuty. Zresztą jak nawet nie wchodzi od pierwszej minuty, nawet jak gra w niepowarnych spotkaniach, to nadal nie mam komfortu, więc e, jeżeli Arsenal się, się, jakby Arsenal musi zagrać jeszcze na rynku transferowym mocno, e, właśnie pod tą pozycję numer 8, choć ja przyznam szczerze, że trochę nie mam pomysłu, kto mógłby to być, e, i wtedy uważam, że nie będziemy mogli sobie mieć nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ten wyścig mistrzowski, podejmujemy go, walczymy, e, i zobaczymy, co z tego będzie, nie? ale na pewno nie można zrobić tak, jak było w zeszłym sezonie, bo no, to był powód, dla którego ja przyznam szczerze, gdyby Arteta był zwolniony po zeszłym sezonie, powiedziałbym, no ktoś musiał ponieść konsekwencje tego, jak dramatycznie był rozegrany ten sezon jakby od stycznia dalej. Okej, okay, tak do tych transferów w sumie nawiązując, e, bo chcę, chcę też Was zapytać o te, no miejscami wydaje mi się, nawet nieoczekiwane transfery na pewno w postaci Kiewiera Trossard jeszcze może no, kiedy Mudryk e, przeszedł do Chelsea, a Trossard nadal kwił w tym e, konflikcie z Dezermin, to można było się po, troszeczkę spodziewać ruchów w tym kierunku, ale e, jak kluczowe według Was były te transfery letnie, bo zwróćmy uwagę, że no, trzy, ze, trzy takie postaci się nowe pojawiły tak naprawdę w dłuższej stanowi w lecie. Jest to. no Saliba, wiadomo, że on przed wcześniej, ale no powrót jest z wypożyczeń. No i Zincz i Gabriel to są te trzy postacie, które się tak wbiły do pierwszego składu. I pytanie: czy tylko te trzy zespoły? Tylko te trzy postaci, przepraszam, spowodowały, że taka bardziej mentalność zwycięzców i odpowiedni charakter został wprowadzony do tej drużyny, bo jego według mnie brakowało a szczególnie w końcowej fazie tego sezonu, kiedy miały miejsce te porażki z Newcastle, Brighton, Southampton i nie pan z kim jeszcze. I pytanie, czy teraz te zimowe transfery też są taką oznaką jakiegoś jako, jakiejś jakości, doświadczenia. I przede wszystkim wydłużenia ławki. Teraz znowu koza, proszę cię, Ty. Ja nie widzę w tych akurat dwóch transferach tej jakości mentalnej, o której mówisz, bo no Kuba Kiwior przychodzi jako ewidentne wzmoc... jako poszerzenie rotacji, jako ten lewonożny środkowy obrońca, mm -hmm. tak, który zagadziewa. daje. który po prostu wydłuża, wydłuża ławkę, i ja uważam, że on przychodzi w najlepszym dla siebie możliwym momencie. Bo Arsenal rywalizuje w Lidze Europy, co daje, myślę, mu sporo miejsca na, na grę, po prostu. Jesteśmy cały czas w FA Cup, tak, więc tutaj też myślę, że on będzie mógł upatrywać swoich szans. I co bardzo ważne, daje to wreszcie możliwość odpoczynku dwóm środkowym obrońcom, bo będzie mógł grać holding i będzie mógł na przykład grać kibior, e, więc wtedy i Gabriel i William Saliba będą mogli odpoczywać, a do tej pory nie było takiej możliwości, więc e, uważam, że to jest najlepszy możliwy moment na ściągnięcie Polaka i wydaje mi się, no oczywiście nie wiem jak to wyglądało, ale jeżeli Mikel Arteta pokazał mu jak wyglądała E, historia Uliama Saliby, który oczywiście jest dużo młodszym zawodnikiem, no ale Kiwior cały czas jest, jest młodym piłkarzem. E, no to myślę, że tutaj tym Polak też mógł być kupiony, że e, nie wyobrażam sobie, żeby przy tej polityce, jaką Arsenal pokazuje w ostatnim czasie, nie miał długofalowego planu na polskiego piłkarza. Więc, e, tak jak Adam pisał chociażby na Twitterze, nie zdziwiłbym się, gdyby się skończyło to tak, że e, na przykład Kiwior dojedzie do końca sezonu, potem będzie podsumowanie porcenia, tej. No. Tego, tej przygody i albo wypożyczenie, ale wypożyczenie sprofilowane pod to, żeby przygotowywać go do gry w Arsenalu, no, albo ten. może zostanie. Tego mu życzę, żeby się obronił i żeby tutaj Gabriel Magalhaes przed każdym meczem się zastanawiał, czy to on wystąpi Uf. w tym meczu, czy może polski obrońca. Ja akurat bardzo cenię Kubek Iwiora, bo to jest taki profil obrońcy, którego polska reprezentacja yy, potrzebuje. I, i, i Chyba nigdy i on... nie miała nawet. No, chyba nigdy nie miała. Jeżeli on nabędzie tej pewności siebie, bo mam wrażenie, że to jest piłkarz, który naprawdę ma, ma papiery na to, żeby trochę w stylu Guardiola wziąć tą piłę z tej lewej, środkowej obrony, powieść, rozegrać, wprowadzić, mhm. tylko jeszcze musi nabyć taką pewność, że kiedy to zrobić, jak to zrobić, żeby też to nie zagroziło drużynie i tak dalej. No, nie? pamiętamy te chociażby kilka strat na Mistrzostwach Świata, które ewidentnie były po prostu. No, procesem uczenia się i to, to, to Jasne, było widać. E, więc pod tym względem to jest fajny transfer. Trosar super, bo to jest ligowa jakość z przodu. I nie widzę tutaj elementu ryzyka w tym transferze, a to zawsze w styczniu jest istotne, żeby tego ryzyka nie podejmować. I to jest też zawodnik, który ma coś, czego skrzydłowi arsenalu nie posiadają albo nie wykorzystują, czyli uderzenie z dystansu jakościowe, które bardzo często przydaje się przy rozpakowywaniu tych drużyn stojących niżej, bo mam wrażenie, że no, na to uderzenie decyduje się Edegard, decyduje się graniczaka decyduje się oczywiście Thomas no. partej ale brakuje tego z tych bocznych sektorów, żeby czasami ten boczny obrońca musiał się zastanowić, czy ty na przykład zetniesz do środka i uderzysz, no bo zwykle jednak zawodnicy Arsenalu grający na skrzydłach wchodzą w te dryblingi, wchodzą albo w dośrodkowanie, albo w pole karne po prostu, wjeżdżają albo na klepkę, albo, albo dryblingiem. Nie? No, jasne. no ale to, czego moim zdaniem Arsenal potrzebuje, to jest ten środkowy pomocnik, Taka ósemka, która będzie w stanie chociażby spełnić te, warun te zadania Tomasa Parteya, czyli to jest dosyć specyficzny piłkarz, bo to musi być zawodnik, który lubi pracę w obronie, lubi bardzo dużo biegać i przede wszystkim też potrafi odnaleźć się w tej ostatniej, e, ostatniej części boiska, tak Gdzie, że jest w stanie akcję finalizować, bo tego też wymagamy w tym sezonie od Granta Czaki. E, I tutaj ciężko jest o profil tego typu zawodnika. Ja widzę e, kiedyś na tej pozycji Kubę Modera i to byłoby takie moje polskie marzenie w Arsenalu, no, ale oczywiście tutaj w tym momencie jest to transfer niemożliwe. E, no i taka ósemka, no Nie wiem, kto by to mógł być. Kiedyś powiedziałbym bez wahania, że w bisuma. Ale teraz? Nie wiem. Może Jonasz ma takiego zawodnika, którego Właśnie. by nam pasował? Ja myślałem, Jonas... zawsze zawsze Jurim Tileman powiem szczerze, ale no wiadomo, że trochę obniżył ten piłkarz loty. Ale też wiemy, że u, u nas w drużynie y, Arteta potrafi piłkarzy odbudowywać. Także, y, tak, tak. Wiem w ogóle, że pojawiały się jakieś plotki, ale to są dosłownie plotki o wypożyczeniu kamwanigi z racji. Już to tak, widziałem, już, też już to no. widzę. Tak, ale to nie wydaje się tak. w ogóle coś, coś tak jakaś aberracja. Ja generalnie skupię się w ogóle na, na, twoje, na pierwszej części Twojego pytania krzywy, kiedy mówiłeś o tych letnich transferach, a do tej wypowiedzi kozy dodam tylko, że nawet jeśli kiwior miał być, w, może być wypożyczony oczywiście tego mu nie życzymy ja też wolałbym, żeby kiwior został i walczył o, o Twoje miejsce też żeby prezentował się w pucharach ale nawet jeśli zostanie wypożyczony, to też tutaj do widzów, żeby się tym absolutnie nie martwić Saliba też był wypożyczany dwa razy i Kim się stał w tym momencie dla Arsenalu? No, ewidentnie tu będzie element postaci. planu. Tu, tutaj, tu będzie ewidentny da. element jakiś dłuższej tej. Także tu bym się absolutnie z tego powodu nie martwił, a co do Trosarda, jeszcze dodam, mnie na przykład ciekawi, bo oczywiście jest to opcja z ławki, to nie ulega wątpliwości. Mnie też ciekawi, kogo w pierwszej kolejności będzie zmieniał. Czy będzie to Gabriel Martinelli czy Edin Ketiach? Bo Trossard w zasadzie może grać i na tej pozycji, i na tej. Więc to jeszcze tak bym właśnie spojrzał na te pierwsze mecze, kto wie, może już z Manchester United zadebiutuje, żeby zobaczyć, kogo w pierwszej kolejności będzie zmieniał. A co do pierwszej części Twojej wypowiedzi, czyli o tych. Transferach, no to moim, właśnie, moim zdaniem właśnie to było kluczowe. Ym, ta, ta zmiana mentalności. I zobaczcie, przyszli dwaj piłkarze, mówię o Zinczęcej i Gabrielu Żezusie, którzy wokół siebie cały czas mieli tylko i wyłącznie wygrywanie. Myślenie o wygrywaniu, cały czas wygrywali te spotkania, mieli udział przy, przy wielu tutaj pucharach, czterech z tego, co dobrze pamiętam, tutaj Mistrzostwa Anglii. Także oni cały czas byli nastawieni na zwycięstwo, a wchodzili do drużyny, której tak naprawdę zwycięstwo było, było obce. No to Puchar Anglii właściwie nie, niektórzy z tych piłkarzy zdobywali i to było tyle. Raczej byliśmy przyzwyczajeni, do, bo to jest też drużyna młoda, która dopiero buduje swoją markę. No i przyszło dwóch takich gagatków, którzy myślą tylko o wygrywaniu i mam wrażenie, że to się przelało na wszystkich piłkarzy po prostu. Nawet jeżeli Gabriela Jezusa już nie ma na boisku, bo ma kontuzję, to, to oni cały czas yy, widać w nich po prostu tą zmianę i po, poprzez bady, body language, to, to jest w ogóle inna drużyna niż sezon temu. Nie widać w nich strachu, nawet jak przegrywają to, a zdarza się to dosyć rzadko w tym sezonie, to widać, że im po prostu cały czas zależy na zwycięstwie, tak samo jak był ten mecz z Newcastle, który był bardzo trudny i Arsenal do samego końca próbował wygrać i tego im zarzucić, nie można, że po prostu nie próbowali, tak? Więc uważam, że te transfery są kluczowe. Te zimowe na pewno nie są aż tak ważne, bo chociaż nie powiedziałbym, że nie ważne. nie o to mi chodzi, bo to nie są transfery po prostu do pierwszej drużyny, a Gabriel Jesus i Zinchenko to było no, naturalne transfery do pierwszej drużyny. Tutaj Arsenal pokazuje po prostu swoją ambicję, rozszerzając ławkę rezerwowych właśnie, żeby mieć komu uderzyć z ławki, bo ostatnio Arteta tak naprawdę nie miał opcji, żeby na przykład w tym meczu z Newcastle, nie było opcji, żeby wprowadzić kogoś do ofensywy. Pierwszą zmianą bodaj tam był Tomiyasu a na ławce w sumie był tylko Fabio Vieira, który mógł coś no i Marki, zmienić. Ale jeszcze Marquinhos jest. Tak, Lodzie, i tak i dokładnie. Z wielkim zaufaniem ewidentnie teraz do, do, Dokładnie. Nie było kogo wprowadzić. Teraz wraca Emily Smith Row. Przyszedł Leandro Trossard. Jest kim naprawdę z tej ławki postraszyć? Ktoś, kto po prostu może zmienić bieg. Bo czy to, nie wiem, Gabriel Martinelli ma gorszy mecz. No to można go te, tak teraz zmienić na przykład takim Trossardem, wprowadzić coś innego. Więc tego ostatnio Arsenalowi trochę brakowało. Do tej siły z, z ławki rezerwowych. To jest uzupełniane, więc to na pewno bardzo Cieszy. No i też potwierdzam, oczywiście nie będę się tylko powtarzał, ale powiem, że mam takie same przemyślenia, co to, y, tutaj, takie co wygłosił Koza, że no, środkowy pomocnik to jest y, obowiązek, bo y, ja bardzo lubię Elnergo, To jest sympatyczny gość, ale to absolutnie nie jest poziom granita Czaki czy Tomasa Parta. powiedziałbym, że nawet dwa poziomy niżej, no a sam Lokonga też y, tyle razy, co prezentował się w Arsenalu, to pokazał, że to jest jeszcze nie ten poziom, więc tych dwóch jest, piłkarzy jest absolutnie kluczowych i Arsenal na ten moment nie ma żadnego zmiennika. Ja tylko tak rzucę do dyskusji. Ciekawi mnie, jak Emily Smith Row się odnajdzie i czy na przykład y y y z... To, że Arsenal trochę zmienił taktykę i graniczaka często gra trochę wyżej, to nie będzie np. Emily Smith Rowe czasem wchodził za czaka. Chociaż też ta taktyka teraz graniczaka i Zinczenko, czy oni się często wymieniają pozycjami, to jest wszystko tak płynne w Arsenalu, taki futbol totalny, że właściwie każdy piłkarz może grać na, na dwóch różnych pozycjach, i to też jest profil w ogóle, na który Arteta patrzy, jeżeli chodzi o piłkarzy, których sprowadza. Jeden piłkarz może y, obskoczyć dwie pozycje minimum, to jest w tym momencie w Arsenalu y, obowiązek. Jasne. Mi się wydaje, że ta pozycja czaki wymaga albo bycia piłkarzem obunożnym, albo lewonożnym. To jest jakby tam ciężko będzie odnaleźć się zawodnikowi e, prawonożnemu, tak stricte, moim zdaniem. Może na przykład zniesienie Edgarda troszkę niżej nie byłoby głupim pomysłem, no bo tam też ten. Chyba sobie łop... jest z przodu. <laughs> Tak, tylko właśnie problem na tej pozycji jest taki, że potrzebujesz zawodnika w. Tak jak macie takie te pięcioboki, chyba, nie? Gdzie są te różne profile zawodników, czy bardziej jest defensywny, mm -hmm. strzały i tak dalej, nie? Problem jest taki, że potrzebujesz tu piłkarza, który w tych różnych kątach, rogach ma bardzo wysoko te wszystkie. Cechy, no bo to ma być piłkarz, który jest bardzo dobry ofensywnie, jest wybiegany, jak powiedziałem, i jeszcze musi mieć bardzo dobry work rate i czucie, w, w, już w 16 rywala, prawda? Więc kurczę, no to jest naprawdę. To jest naprawdę bardzo specyficzna pozycja, i w sumie Edgarda ja, ja bym tam widział. Pytanie wtedy, kto na dziesiątce? No, tych pytań jest, jest naprawdę dużo. Ja tyle bym przyznam, szczerze, odrzucił z dwóch powodów. Mhm. Po pierwsze, mi osobiście nie podoba się trochę jego podejście, bo mam wrażenie, że to jest zawodnik, który na przykład w Leicester teraz sobie odpuścił i trochę tutaj ta mentalność moim zdaniem mogłaby być problemem i, i w pewnym momencie myślę, że tu z Mikelem Artetem mogłoby dojść do pewnych zgrzytów. A drugi mój problem jest taki, że to jest piłkarz, który nie jest tak bardzo mobilny, jak tego wymaga ta pozycja. I mam wrażenie, że tutaj mogłoby być troszeczkę e, mogłyby być drobne deficyty, że, że, żeby był trochę spóźniony. E, a jeszcze dobrze, jeszcze odnosząc... szybko wtrąć. Tak, dobra. Tak. Chciałem wtrącić, nie, 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 że proszę. w zasadzie zapomnieliśmy o... Jednym bardzo ważnym piłkarzu, o którego Arsenal ma zabiegać latem, Declan Rice. Także rzucam do dyskusji Declana Rice'a, bo przecież Arsenal ma rzekomo iść po niego latem, także no to to by był wielki transfer. No ale to wydaje mi się, że była. Zastanawiam się wtedy, właśnie, jakby to wyglądało. Czybyśmy... Nożne, nie? No tak, ale Jeżeli... czy byśmy zostali przy tym systemie, bo to już jest pozycja Tomasa Parteja ewidentnie. To tak, jest. Tak. To jest tutaj rywalizacja, i czy wtedy oni rzeczywiście walczyli o miejsce w składzie, czy byłaby próba, na przykład, jakiegoś e, grania na przykład na dwóch defensywnych pomocników i jednego pomocnika nad nimi? Tutaj e, zastanawiam się, jak to ma wyglądać systemowo, i właśnie e, te pytania trochę o system są o tyle ciekawe, że jak mówimy o transferach na e, z, z pierwszego okna transferowego w tym sezonie, e, no to one bardzo też pomogły właśnie wprowadzać pewne rozwiązania taktyczne. Między innymi Zinchenko proponuje zdecydowanie inny spo, e, sposób grania niż Kiran Tierney, który moim zdaniem w ogóle też zaczyna odstawać troszeczkę od arsenalu w ostatnim czasie. E, i, I trochę mnie to niepokoi, bo bardzo lubię tego piłkarza, ale jego wejścia na boisko zwykle wiążą się z tym, że ta lewa strona nie funkcjonuje w moim odczuciu za dobrze, no ale... Zinchenko daje zupełnie inny sposób grania. W dodatku też przesunięcie Tomasa, nie Tomasa Parteya, tylko Bena White'a na prawą stronę jest zupełnie innym pomysłem. Więc to pierwsze okno transferowe otworzyło Mikelowi Artecie zupełnie tutaj nowe szuflady do, do, do argumentów, szczególnie w budowaniu akcji to bardzo mi się podoba. I też ciekawy jestem z tego, z tego powodu Kuby Kiviora, bo pamiętajmy, on miał też momenty, w których grywał na szóstce, więc tutaj może się okazać, że będziemy w jakiś sposób zaskoczeni, chociaż nie wydaje mi się, żeby mimo całej sympatii do niego, no na ten moment miał papiery do grania na, na szóstce w Premier League. Nie? Ale może Mikel Arteta widzi coś, czego my nie widzimy. Ciekawe Jasne. Są. A propos Artety, taka dogrzewka mi teraz przyszła do głowy i tych kwestii transferowych, gdzie, jakie opcje są w Arsenalu na daną pozycję i tak dalej. Mówi się o Artecie, że to jest wychowanek. Guardioli, no po części jest to prawda na pewno. I powiedzcie mi, czy według Was, gdyby Arteta miał równie bogatą ławkę rezerwową, co właśnie Guardiola, to czy też by tak co chwilę wszystko zmieniał? Czy raczej według Was trzymałby się w miarę tych samych zawodników, podobnych ustaleń taktycznych no i tym podobnych? Yy, Jonasz. Nie, tutaj, tutaj jest moim zdaniem całkowite przeciwieństwo. Arteta sobie zbudował żelazną jedenastkę, my jesteśmy w stanie o trzeciej w nocy obudzeni y, po powiedzieć jaka to będzie jedenastka i też widać po tym jak, jak Mikel Arteta teraz na przykład rozgrywa się do zimowe okienko, no to... Arsenal nie szuka dwóch pierwszych jedenastek. Jednak widać, kto jest po prostu rezerwowym, a kto jest w, w, w pierwszym składzie. I, I te jedyne wprowadzanie konkurencji to jest coś, co, co na przykład w tym zimowym oknie Arsenal szuka. Tutaj nie. Wydaje mi się, że Arteta bardzo lubi taką swoją, żelazną jedenastkę. Jeżeli chodzi o zmiany, które Arteta wprowadza, to raczej w taktyce. Raczej jakieś zmiany właśnie tej pozycji z czy, czy to jak gra napastnik Arsenalu, na przykład wtedy, kiedy gra Gabriel Jesus, często cofa się i tak dalej, i tak dalej. To tutaj Arteta lubi czasem coś pozmieniać, ale jeżeli chodzi o jedenastkę, to absolutnie nie. On jest fanem raczej tych żelaznych jedenastek. Koza, podzielasz Zgadzam do niej się. nasza? Okay. Zgadzam się, i to jest też element, który bardzo często ja, jakby z tego powodu, bardzo często, kiedy ja myślę sobie o tym, hmm, kogo chciałbym, żeby Arsenal kupił, to mam duży problem z tym, jak Dokładnie. dokoptować kolejnych zawodników do tej drużyny. Szczególnie jeśli chodzi o zawodników mega jakościowych, jak na przykład Declan Rice. No bo kupujesz takiego Declana Rice'a i trzeba wtedy podjąć decyzję: no na przykład o posadzeniu Tomasa Parteya na ławce. Ja no patrząc na to, jak Arsenal gra, no nie wyobrażam sobie na przykład częstej rotacji pomiędzy tymi zawodnikami i tutaj przykładem bardzo dobrym jest to, że jak odpalił Ben White na prawej obronie, to Tomiyasu, bez którego nie wyobrażalibyśmy sobie drużyny w zeszłym sezonie. Ba, w tym sezonie przecież Tomiyasu po tym meczu z Liverpoolem bodaj, nie, jak on wystąpił na lewej obronie. Mam nadzieję, że mi się sezony teraz nie mieszają. Ale w meczu z Liverpoolem Tomi Jasu wystąpił na lewej stronie defensywy, mam raz, do, I to było takie zaskakujące. No nie zagrał tam świetnie w ogóle. Mosalach, e, Mosalach w ogóle nie, nie miał argumentów. Tutaj Jonasz możesz tylko potwierdzić, czy mi się nie zamieszało. Ja potwierdzam, że na pewno było tak, że na pewno Jasu dobrze wystąpił, ale też nie pamiętam, czy to był ten sezon czy poprzedni, ale, ale być może ten. Ale no, ale Tomiasu na przykład jest zawodnikiem, który daje argumenty, żeby grać. Tomiasu w Jasu grał na składzie. lewej stacił z Liverpoolem w tym sezonie. Tak, tak jest. Tak, tak jest. Tak. I on... No tak, już zresztą Arsenal wygrał ten mecz, więc to mogło nam się skojarzyć, że to właśnie był. Tak. Ten. I on zagrał, i on zagrał naprawdę świetnie na na Mosalaha. I na przykład Jasu mimo wszystko nie dostaje szans w podstawowym składzie zbyt wielu i i ta jedenastka jest taka, że ciężko się do niej wbić, więc też mhm. z tego powodu. Trudno jest tą drużynę powzmacniać, bo ja nie, wy, nie wyobrażam sobie teraz, żeby na przykład na dłuższą metę Gabriel Martinelli nie startował, nie? Więc ciężko jest tutaj. Na przykład, wyobrazić sobie, jakby ten mudryk przyszedł, na jakiej pozycji by grał i jakby kogo by rzeczywiście wygryzł. To, co Jonasz powiedział, kto pierwszy będzie zmieniany. W tym sezonie, szczególnie my, jako kibice Arsenalu, przyzwyczajeni jesteśmy do w sumie tych samych twarzy przez 90 minut, co z jednej strony jest super, z drugiej strony jest odrobinę problematyczne. Więc Arsenal stał się teraz bardzo specyficznym zespołem i takim bardzo zamkniętym ekosystemem. Ja jestem bardzo ciekawy, jak do tego ekosystemu. Wpuścić nowe zwierzę, tak żeby tutaj to wszystko nie zaczęło się jakoś kanibalizować i psuć od środka. Nie? Jasne. I w związku z tym powoli bym chciał też przechodzić do wątku Manchester United, no bo jednak w tym celu się spotkaliśmy i ogólnie chciałbym przechodzić do wątku samego spotkania pomiędzy naszymi ulubionymi drużynami. Teraz, bo. Sporo mówiono o tym, że Arsenal jest w pewnym sensie przewidywalny, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę. Powiedzcie mi, czy według was jest to w jakimś sensie słabość, taki punkt, taki minus przy okazji Arsenalu, jeżeli chodzi o przewidywalność właśnie, słaba strona, tak bym to ujął. I czy tak jest czy nie? I jeżeli macie jakieś według Was słabe strony, które można wytknąć Arsenalowi, to co by to było? Co by United mogło akurat wykorzystać? To teraz tylko za zacznij. E, nie, ja nie uważam, żeby przewidywalność jedenastki była słabą stroną, bo w sezonach, w których Real Madrid zdobywał chociażby ligę mistrzów, sezon po sezonie, wydaje mi się, że tam nie było zbyt wielkich zmian w drużynie, jakby w składzie i każdy mniej więcej wiedział, na kogo, jak, jaki Real wyjdzie. Jakoś nie, nie za bardzo pomagało to rywalom w podstrzymaniu Realu Madryt. E, mm -hmm. Wydaje mi się, że też bez trudu powiedziałbyś jak grał Manchester United za czasów swojej świetności i e, myślę, że jakoś nie pomagało rywalom to, że wiedzieli na przykład, że Wayne Rooney będzie na ataku, nie? Jakby... No, tutaj bym polemizował, bo tam Ferguson potrafił mocno namieszać, jeżeli chodzi o skład i, i tak. Ale wydaje, był mi, się, wydaje mi się, że niż... wydaje mi się, że takie dywagacje zawsze łatwo dopasować do narracji. W sensie, że okay, jeżeli zespół okay. zagra gorszy mecz, to wtedy powiesz, że no są to Zrobimy no grali... ten temat i po prostu wskażcie według was. Ym... Minusy, słabości Alstomu, czy to jeżeli chodzi o taktykę, czy to jeżeli chodzi o osobistości? Kto jest według Was, powiedzmy, jakimś takim, tym, nie wiem, negatywnym jokerem albo najsłabszą y, osobistością w tym sezonie i kogo może wykorzystać United, no, United kolejny raz? Ja mam taki problem, że w tym momencie, patrząc na tę drużynę, jeżeli ona wychodzi swoim najmocniejszym składem. No, to oczywiście naturalną taką opcją, którą chciałoby się powiedzieć, jest Edin Ketia. Ale jak bardzo chciałby się tutaj, no go jakoś w, w, naznaczyć jako najsłabsze ogniwo, no to tak bardzo on mówi no, hola, hola, ja sobie naprawdę nieźle radzę, nie. E, więc ciężko mi jest w tym momencie wskazać zawodnika który budziłby jakąś moją niepewność, oczywiście można by było powiedzieć o tych zdarzających się od jakiegoś czasu co jakiś czas błędach Williama Saliby. No, mm -hmm. Ale to jest też coś, co my jako kibice mu wybaczamy ze względu no, nadal na młody wiek i na, jako na proces uczenia się. Nie? Więc to jest coś, co, co musisz yy, jakby wziąć z, z całym dobrodziejstwem inwentarza też tego, że ziomek poza tym gra naprawdę niesamowity sezon. Nie? Yy, więc i, i ja. Bo ja nie lubię jakby tak wychwalać swojej drużyny i tak dalej, ale w tym momencie obiektywnie nie widzę takich jawnie słabych punktów e, w tej drużynie, aczkolwiek mam wrażenie, że przede wszystkim zarówno Arsenal, jak i Manchester United są zespołami bardzo mocno opartymi na momentum. Że jeżeli one złapią ten rytm, to bardzo ciężko jest je zatrzymać. I ciekawy jestem. Czy, gdyby na przykład Manchester no, wszedł dobrze w mecz, na przykład docisnął kanonierów, strzelił szybko dwa gole, czy bylibyśmy w stanie się odkręcić? Czy na przykład tutaj może ta młoda drużyna pod względem mentalnym byłaby na tyle, mło, mo, na tyle mocna, żeby, żeby z takiego dołka wyjść? Tu może widzę widziałbym jakieś problemy, ale też ta, ten zespół stanowi w tym, w tym sezonie taki monolit. Ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę, ciężko mi jest tutaj coś. coś, coś coś znaleźć, tym bardziej, że nie będzie Kazemiro, nie? I tu jest solidny argument jednak po stronie Arsenalu. O tym jeszcze ja, porozmawiamy, ale Jonas... Ja, ja jeszcze, jeśli mogę, bo ja mam... E, ja zauważyłem zioło. taki Ech. jeden moment, e, taki jeden moment w trakcie meczu Arsenalu, który może wykorzystać Manchester United, a generalnie do, żeby jakbym miał, miał dawać jakieś rady Manchesterowi United, to, to mam takie dwie, które przychodzą mi do głowy. Generalnie moim zdaniem najbardziej Zapisuję. newralgicznym... <laughs> Najbardziej no newralgicznym momentem, który, kiedy Arsenal ma kłopoty na boisku, to jest wtedy, gdy Zinchenko straci piłkę w środkowej tercji boiska, i wtedy ta prawa strona naprawdę jest opcją, żeby, żeby tam ruszyć z atakiem. Kilka razy już widziałem takie sytuacje, kiedy oczywiście Zinchenko jest doskonałym piłkarzem i, i, w, i kiedy on schodzi właśnie jako pomocnik, to widać w nim tą i pewność siebie, te jego zagrania są często celne, ale na przykład już kilka razy widziałem taki moment, kiedy na przykład Arsenal traci dość, dość w, na przykład w środkowej tercji boiska piłkę i Zinchenko po prostu wraca na swoją pozycję, wymieniając się tam z piłkarzem, który go asekuruje i wtedy jest ten moment, kiedy Zinchenko na przykład nie przetnie podania, albo zostanie, zostanie minięty. On bardzo dużo biega na boisku, więc e, często też ta, ta mobilność w tych późniejszych minutach już, już nie jest ta sama. No też wiadomo, że boczni obrońcy Arsenalu akurat są e, zmieniani. To mi jest na przykład pierwszym piłkarzem, który zazwyczaj wchodzi z ławki rezerwowych, mm -hmm. bo po prostu są często eksploatowani boczni obrońcy. I wtedy wyczuwam ten moment, że tutaj Manchester United może na przykład doskoczyć pressingiem do Arsenalu i szybko tą piłkę odebrać i ruszyć tę stroną. Ale też oczywiście Arsenal tam dobrze go asekuruje, ale właśnie kilka razy dostrzegłem takie momenty, że na przykład Zinchenko z piłką, jest w moim y, 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 mniemaniu o wiele lepszym piłkarzem niż Zinchenko bez piłki. Zinchenko z piłką to jest topowy pomocnik, nawet bym powiedział świetny lewy obrońca, piłkarz bardzo kreatywny. Zinchenko bez piłki moim zdaniem trochę gorzej prezentuje się na boisku. I drugą taką radą, którą bym miał dla Manchesteru United, jeśli miałbym takie rady w ogóle dawać, to jest wyłączenie Martina mm. Odegarda, co na przykład było widoczne w meczu z Newcastle. To jest mózg w tym momencie drużyny Arsenalu, piłkarz, który decyduje, którą stroną idzie y, akcja. Y, jeżeli uda się go wyłączyć, to Arsenal będzie miał o wiele trudniej po prostu. Wiadomo, że jest jeszcze Bukayo Saka, jest Gabriel Martinelli, jest Partej, który też doskonale te, te akcje rozpoczyna. Ale jeżeli wyłączą Martina Odegarda, Arsenal straci bardzo duży y, atut. I też Arsenal... Ym... To jest w tej drużynie bardzo ciekawe na przestrzeni całego sezonu, że różni piłkarze w różnym momencie są po prostu najlepsi. Bo był taki moment, kiedy Gabriel Martinelli był najlepszy, był moment, kiedy w ogóle Granit Czaka zamienił się w Granita De Bruyne i, i, i robił co chciał po prostu na boisku. Był moment, kiedy um, Bukayo Saka był piłkarzem najlepszym. Teraz, jeżeli mielibyśmy kogoś wskazywać, wskazywalibyśmy na Martina Odegarda, więc Arsenal jest drużyną... Tak naprawdę różną na przestrzeni tego sezonu, bo inny piłkarz wiedzie w tym momencie prym. I, i to jest ta trudność, której ciężko jest na przykład podpowiedzieć drużynie, bo okej, okay, to jest jedenastka, która jest stała, która jest żelazna ale jednocześnie Arsenal nie jest przewidywalny, bo całkowicie inny piłkarz stanowi najważniejszą rolę w danym momencie sezonu. I to jest właśnie to, co sprawia, że mimo tej żelaznej jedenastki ciężko jest dać jakąś radę komuś, na, na czym na przykład ma się skupić. Arsenal, ja się zgadzam, z Kozą też, no nie będę tutaj jakoś wychwalał i nie wiadomo co, ale ciężko jest znaleźć słaby punkt w tym momencie na, na boisku Arsenalu. No, trzeba próbować. Manchester United, próbuj. Raz już Wam się udało w tym sezonie. <laughs> próbuj. próbuj. Raz, raz już Wszystko próbuj. się sprowadza wszystko się sprowadza znowu do tego samego przewidywania, że Manchester United jest groźny z kontry. Tak samo jak było przed tym pierwszym ja Mam wrażenie, że zaczyna się, zaczyna się ta sama narracja, nie? Że, że muszą czerwone diabły po prostu wykorzystywać to, te zabójcze kontry, które mają. Nie? Wiecie co, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na to, co teraz, na temat, który teraz poruszyliśmy. No to ja, nie wiem czy śledzicie w ogóle, ale ja bardzo polecam podcast Michała Zachodnego, Zachodny do tablicy. Tam bardzo ciekawe kwestie taktyczne są poruszane, które mnie dość mocno interesują, jeżeli chodzi o spotkania. I ostatnim odcinkiem Michała Zachodnego, ostatnim odcinek Michała Zachodnego traktuje właśnie o słabościach Arsenalu. Nie wiem, czy może go słuchaliście, czy też nie. Tak szybko mi od, tylko odpowiedzcie. Ja nie słuchaj, nie Ja ogólnie mam strasznego kaca po Mistrzostwach Świata i cały czas tak staram się nie wchodzić jeszcze w ten piłkarski świat maksymalnie, bo okay, taki czuję okay. mocny piłkarski przesyt, nie? Więc okay. trochę starałem się odciąć od tych mocno piłkarskich treści, żeby odpocząć. W każdym razie. Ja, ja jeszcze tam, też e... nie słuchałem. Mhm. Jasne, jasne. W każdym razie to tam to troszeczkę Wam zdradzę, bo nie wiem, czy będziecie chcieli tam zaglądać. W każdym razie 19 minut, więc dość krótki materiał, a bardzo treściwy, ale już tak jak mówię, troszeczkę Wam zaspoileruję, jeżeli nawet będziecie chcieli to odsłuchać, bo Dawaj. tam <laughs> zwraca uwagę na, na, na bardzo ważną, istotną kwestię, że Arsenal tracił punkty najczęściej wtedy, albo ogólnie szło mu dość topornie w momencie, kiedy ktoś Albo właśnie to, co już Jonasz powiedział, wyłączył odegada, tak jak w starciu z Newcastle. To według mnie było dość mocno widoczne, że tam Norweg był bardzo widoczny, ale też wtedy, kiedy Arsenalowi nie pozwalano się rozpędzić czyli po prostu był dość wysoko presowany i obrońcy Arsenal byli na tyle spresowani, że mogli popełniać błędy, nie byli tak pewni przy wyprowadzaniu piłki, chociażby tutaj też się wskazuje te ostatnie błędy Saliby, bo to najczęściej jego jakieś pomyłki prowadziły do jakichś zagrożeń pod bramką Ramsdale'a i nie wiem, czy teraz, kiedy ja Wam to powiedziałem, to się z tym zgadzacie, że faktycznie, że Arsenal który zostaje odcięty od dostępu do tlenu, żeby móc się jakoś rozpędzić, to już nie jest ta sama machina? Czy to było faktycznie aż tak widać w statiu chociażby z tym Newcastle? Bo ten urywanie tych efektywnych momentów meczu, kiedy faktycznie piłka jest w grze, jest chyba faktycznie lekarstwem na, 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 na ofensywę dla przeciwników. I ja też obserwując to, co Manchester United zrobił w derbach, gdzie zagrał według mnie to, co zagra też w z Arsenalem, czyli pilnowanie tych środkowych pomocników, no praktycznie kryciem jeden na jeden. Fred wyłączył KDB, Erikson totalnie non-stop miał pod kontrolą to, co robi Rodri i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ten plan, plan taktyczny akurat może być skopiowany, no i nie wiem. E przywracam pytanie Jonasz powiedz czy, 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 czy to faktycznie tak jest jak to teraz zaprezentowałem za pomocą powiedzmy słów Michała Zachodnego generalnie faktycznie Saliba bodaj ma najwięcej tych błędów prowadzących do, do strzału tego nie, nie, nie sprawdzałem ale gdzieś faktycznie rzuciła mi się taka statystyka w oczy generalnie ogólnie De defensywa Arsenalu popełnia błędów znacznie mniej niż, niż do tego przyzwyczaiła swoich kibiców ale, ale wciąż takie, takie rzeczy się zdarzają Mustafi come back. O Jezus Maria, proszę Cię, dlaczego z rana? Dlaczego te flashbacki z rana? Generalnie... No to był taki dobry transfer jakby jak, jak przychodził, nie? Z Walencji, to było... z świata bagatela. Tak. Także... Jeżeli Twój przeciwnik gra wysokim pressingiem, to naturalnie, że no jesteś po prostu pod presją, że popełnisz te błędy, więc oczywiście jest to dobry pomysł na, na Arsenal, też pokazujący, pokazujący że te, że te błędy się zdarzały. Z tym, że ja bym... Uważał na to y, względem, y, jeżeli chodzi o Arsenal, bo na przykład Tomas Partej pokazał w tym sezonie, czy właśnie Aleksandr Zinchenko, że oni są przygotowani na ten wysoki pressing. Thomas Partej to jest w ogóle jakiś moim zdaniem fenomen, jeśli chodzi o grę pod presją, bo on potrafi z wodem ciała minąć dwóch rywali i, i oddać piłkę dalej. A tak jak gra powie... jak Busquets w Prime obecnie, nie? jeżeli Napra chodzi o naprawdę gra... piłki. Naprawdę wy gra wyśmienity sezon Partaja, jeden z najważniejszych piłkarzy yy, yy, Arsenalu, jak, jak nie nawet najważniejszy. Yy, chociaż dobra, no, Odegard może w tym momencie jest o, o wiele tutaj... Yy, no dobra, nieważne, to jest w ogóle inny temat. Yy, wydaje mi się, że Arsenal też jest przygotowany na to, że, że przeciwnik będzie ich bardzo wysoko opresował, a tak jak powiedziałeś Krzywy. Jeżeli Arsenal się rozpędzi, zdobędzie pierwszą bramkę, to to widać jak są nakręceni, żeby zdobyć drugą, więc to faktycznie jest um, y, rola przeciwnika, żeby nie pozwolić im się rozpędzić, ale mam wrażenie, że ten wysoki pressing to jest wóz albo przewóz, albo ich zatrzymasz i stłamsisz. Albo oni się rozpędzą jeszcze bardziej, bo, bo wysoki pressing to też jest ryzyko, że jeśli to podanie przejdzie tych dwóch, trzech piłkarzy ustawionych wysoko, to już robi się więcej przestrzeni, już robi się szybszy atak. Więc to y, oczywiście trzeba to zrobić dobrze. Trzeba, trzeba mieć do tego dobrych wykonawców, bo, bo Arsenal też lubi grać tym atakiem pozycyjnym, takim nieco się wycofując, y, wprowadzać tych piłkarzy na, 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 na swoją połowę i wtedy dopiero się rozpędzać. Bo tych piłkarzy też ma szybkich, tak? Piłka prosto padła do Gabriela to zawsze są wyścigi po drugiej stronie Bukayo mm. Saka, który też jest szybki, dlatego na, na to trzeba jak najbardziej uważać. Tu, tutaj bym Ci na chwilę, nie wiem czy przerwał, ale jeszcze zanim tylko za odpowiesz, to a propos tego co powiedziałeś o tym wysokim pressingu, to tutaj też chciałbym zauważyć taką różnicę w odnośnie tego co grał, u, grało United jeszcze te 2-3 miesiące temu, a co zagrało teraz bo to jest dość mocno widoczne. United w starciu na Etihad, gdzie dostało 6 do 3, grało wysokim pressingiem, i ten pressing nie robił żadnego wrażenia na graczach Manchesteru City. Oni sobie z nim tak łatwo radzili, mhm. że był on w zasadzie prezentem dla zawodników City, bo było tyle wolnego miejsca, że co chwilę się rozpędzali, żeby atakować bramkę The ale też wysoki pressing miał w starciu teraz w derbach, ale ten pressing był całkowicie inaczej zorganizowany. Był tam niesamowicie skomplikowany system naczyń połączonych, kto za kogo odpowiada, gdzie się jak przesuwa, w momencie kiedy ktoś gdzieś tam wyjdzie i tak dalej. I to pozwoliło United właśnie no, w ogóle wygrać derby. To już palicho, że ta bramka nie powinna być uznana, Bruno Fernandesza, ale istotna kwestia, właśnie którą też według mnie tutaj słusznie poruszyłeś. Koza, czy ty też podzielasz te tutaj wątpliwości co do saliby i, i, i te, tego pressingu na arsenalu? Znaczy, ja szukałem statystyki. Nie mogę znaleźć, ale widziałem po meczu z Newcastle, o którym ja tak już trochę, nie powiem, że zapomniałem, ale. No... Już, już, już tak. nastarałem no się o nim zapomnieć przede wszystkim, bo był strasznym syfem. Wydawało mi się, że tam gdzieś mignęła mi statystyka, tylko teraz jej nie mogę znaleźć, że tam piłka w grze była jakoś absurdalnie, a jakoś absurdalnie mało tak, czasu. 40 tak. parę minut czy coś takiego, no nie? To jest To dużo to są właśnie to, jakbyś teraz y, na szybkości przesłuchał właśnie podcast Michała, to, to tam byś usłyszał właśnie że... To był że... rzeczywiście Arsenal... dramatyczny mecz Arsenalu, pod tak. względem jakby wejścia w to spotkanie. No tylko pytanie, czy drużyna z tak y, no, eleganckim menadżerem, jeżeli chodzi o wygląd, ale też o, o, o chęć gry, jak Erik ten Hag, będzie w stanie się na tyle pobrudzić, e, żeby, żeby zrobić no, na boisku t, 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 takie coś, nie? no ale... bo to jednak. Trzeba mieć odpowiedni mindset, żeby aż tak chcieć nie grać w piłkę nie? I, i mam nadzieję, że Erik Ten Hag woli wygrywać jakby siłą, a nie czymś takim, nie? Co, jakby siłą swojej drużyny. Problem jest taki, że Erik przy całej swojej elegancji jednak jest momentami też pragmatyczny i on to pokazał no mi się, w starciu że może pierwszym. Może też nie mieć narzędzi do tego, nie? żeby jeszcze narzucić swój styl w tym momencie, bo ta drużyna jest po prostu na tym etapie budowy, na jakim, tak, na jakim jest. Tak, jest, jest jak najbardziej na etapie budowy. Jeszcze o tym porozmawiamy, ale tutaj co ciekawe, też no, wiesz, znowu co, odwołując no, no. się do tego podcastu, o którym co chwilę mówię, to ten efektywny czas gry w starciu z Newcastle był bodajże najmniejszy, ale ten w starciu pomiędzy United a Arsenalem w pierwszym meczu był. Niewiele większy, więc tam już to zostało zastosowane przez Elika, i kto wie, może nawet Eddie Howe się zainspirował. Chociaż tutaj oczywiście, no, żeby nie odejmował geniuszu pięknemu. Chałowi bo może tylko tak tego takie. Nie granie, tylko takie granie jest niesamowicie ryzykowne z punktu widzenia drużyny, która ma tę zabawę drugiej drużynie psuć, bo musisz zrobić to na tyle czysto, żeby mecz skończyć w 11, nie? i pytanie. Oczywiście. E, no bo tutaj tutaj rodzą się wtedy, no tutaj mogą być kłopoty. I e, czy bez Kazemiro będzie w stanie Manchester United coś takiego zrobić, e, chociaż bez Kazemiro czysto, w sumie tak myślę o kartkach Kazemiro. Wie, wiecie o co chodzi. E, więc tutaj no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedno no jest fajne w tym arsenalu. Ja jednego jestem pewny, że arsenal jest w stanie taką walkę wręcz podjąć, ale umie to zrobić w sposób yy, rozważny. W sensie ten arsenal gra bardzo twardo, ale nie gra brudno, co jest spoko mhm, e, i, i, i umie się zaznaczyć innym zespołom. Już nie ma w tym sezonie czegoś takiego, że arsenal wychodzi na przykład na taki Brighton albo. Albo na jakąś inną, taką typową brytyjską drużynę się patrzy, i to są biedni chłopcy kopani po kostkach. Tylko tutaj naprawdę ci kanonierzy teraz wychodzą i, i, i też zaznaczają swoją obecność w sposób fizyczny, co jest bardzo ważne, więc to może być naprawdę też pod tym względem ciekawy mecz, która drużyna będzie w stanie utrzymać to ciśnienie. Żeby skończyć w, w 11, chociaż w tym roku Arsenal no, na szczęście nie ma już tego problemu, że komuś puszcza, puszczają nerwy i tu wcale nie patrzę na Granitaczakę, Ale bardzo fajne jest to, że właśnie też no, to pokazuje siłę tej drużyny i, i, i to, jak, jak to zostało przepracowane. No, nie? no bo ja sobie tutaj przejeżdżam przez ostatnie mecze Arsenalu i ostatnia czerwona kartka, jaką widzę. To jest czerwona kartka w meczu z Liverpoolem w styczniu 2022 roku. To no, rocznica. No, rocznica. No to akurat teraz jak to <laughs> powiedziałem, to się dwóch wysypie chłopaków, nie? Ale, yy, ale no, to jest naprawdę też yy, bardzo ciekawy element w grze Arsenalu, że ta gra stała się... Yy, tych fauli jest moim zdaniem sporo, jak na drużynę, która chce tak ładnie grać w piłkę, ale że one są bez konsekwencji. W sensie, że one są na tyle czyste, jak na faule, że nie ma tutaj, że nie ma tutaj czerwonych kartek. Nie? Jasne. Moi drodzy, no to słuchajcie, przejdźmy tak już płynnie do tego Kasymila, bo jest co chwilę wywoływany. Ja, a w związku z Kasymilą to po prostu was zapytam o, tą, jako, o to jaką wy widzicie, jakie wy widzicie słabości, bo cię zapytać o słabość jako tutaj nie wiem jakąś pojedynczą kwestię, ale może te tych rzeczy jest kilka. Jakie Wy widzicie rzeczy, które Arsenal może wykorzystać w, w grze United, a też nie wiem, może w jakichś osobistościach, ale zanim jeszcze to na to mi odpowiecie, to proszę, żebyście włączyli do swoich wypowiedzi odpowiedź na moje pytanie, czy moje życzenia odnośnie koszmarów na temat Kasemilo się spełniły, bo nie ukrywam, że. Um, I tobie Jonasz, i tobie Koza życzyłem tego samego w momencie, kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę. No to Jonasz, nie, proszę cię, mi... słucham Cię. A bo koza, zacząłeś już, już to wskazać. Mi, mi się Kazemiro nie śnił. Kazemiro... A kurde, szkoda. Ale chcę w ogóle powiedzieć, że Kazemiro, moim zdaniem, jest jednym z ciekawszych transferów w ostatnich latach. Bo to jest dobry transfer dla obydwu stron, które robiły ten transfer. W sensie. O, tak, zdecydowanie. Real Madryt sprzedał starzejącego się środkowego pomocnika defensywnego. Za gigantyczne pieniądze, bo to są pieniądze, które fundują trio Casemiro Cross Luka Modric. Jak się spojrzycie, jakby na to, za ile ich kupowali, a za ile sprzedali Casemiro. Eee, I nie zbiedniał na tym transferze, umówmy się, jeżeli chodzi też kadrowo. Za to Manchester United kupił sobie idealny element układanki. Nie? Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo rzadko się, eee, bo rzadko się zdarza, żeby zespoły zrobiły dwa tak dobry deal dla siebie, nie? Zdecydowanie. Tak, tak, tak. I Real zyskał i niewiele stracił, chociaż, bo też, też czytam często jakieś wypowiedzi kibiców Realu, to momentami Słyszę takie na zasadzie głosy. Kurde, gdyby w tym był Casemiro, to by nie doszło do tego i tego, trochę za nim tęsknimy, bo szłami nie naprawiać. Ale no nie, dało, tak dalej. Nie, dało, nie było Ale... lepszej opcji, żeby sprzedać no, zawodnika w tym wieku. No pe, za Perez, takie pieniądze. Perez tutaj Perfect. zrobił mega interes. Zresztą chyba nawet sam Casemiro e, troszeczkę dawał sygnały, że, że chyba czas zmienić otoczenie, żeby móc znowu coś sobie udowodnić. Ale w każdym razie, e, no to. A dobra, no to Junasz, czy tobie może się Kazemiro śnił? Jakieś Kazemi koszmary. robi się, nie śnił ale bardzo się cieszę z tego, że w tym meczu nie zagra, no. bo, bo tutaj, okej, okay, no może mogą mówić ludzie, że no przecież w tym poprzednim spotkaniu, kiedy Manchester wygrał, to, to też nie było Kazemiro, ale no bądźmy poważni, Kazemiro w tym spotkaniu byłby, byłby bardzo przydatny i, i no, no. pokazał już, że jest jedną z, z najważniejszych postaci, transfer tak jak już mówicie, nie będę się powtarzał, i idealnie się wpasował i jest postacią bardzo, bardzo ważną, też, też ta żółta kartka pewnie trochę Was zdenerwowała, co jako kibiców Manchesteru, że, że nie, wszedł, nie, nie zszedł może trochę wcześniej Kazemiro, czy, czy że w ogóle wystąpił w tym spotkaniu. Też jestem ciekawy, Krzywi, jak ty do tego podchodziłeś. Chciałeś, żeby on w ogóle zagrał w tym meczu? Czy żeby... Wiesz co, ja byłem pewien, że on zagra, bo dla Elika zawsze liczy się e, najbliższy mecz. Nie myśl, nie wybiega aż tak daleko w przyszłość i no, to było raczej spodziewane, że, że on zagra. Przez większość meczu ja uważam, że Casimir grał dość mądrze, nie był jakiś natarczywy, jeżeli chodzi o intensywny pressing, momentami nawet odpuszczał, chociaż nie wiem, niektórzy może by ze mną polemizowali, ale no, według mnie no, głupie zachowanie, tym bardziej, że tam jak Zaha odchodził to Waran. Był na takiej pozycji, że dałby radę, wydaje mi się, że tam powstrzymać i tak naprawdę Anglika w tamtej sytuacji no Głupi faul, ale no, gdyby ten wcześniej strzelił bramkę, coś się inaczej, gdyby strzelił bramkę na 2-0 w ogóle, to może zszedłby i wtedy by, byśmy zobaczyli Freda czy też ja na jego miejsce. No mm -hmm. więc szereg tutaj różnych złych decyzji i przebiegu meczu też niesprzyjający ku temu, żeby Kazek mógł wcześniej zejść. No ja byłem wściekły, naprawdę w życiu nie przeżyłem tak jakiejś żółtej kartki, uwierzcie mi, naprawdę <laughs> byłem tak zdenerwowany, że zapytajcie Adama który jest moim sąsiadem z dołu, jak mocno waliłem nogami w podłogę w ramach wyładowania złości. To ja, no, może, żeby, tak, że, to ja może, żeby to ja może odpowiem w końcu na twoje pytanie też, żeby nie przedłużać moim zdaniem prawa strona Manchester United, czyli ta lewa z perspektywy przeciwnika, czyli tam gdzie zapewne będzie grał Antony, zapewne będzie grał Aaron Wan Bissaka, no i zapewne będzie grał Fred lub Scott McTominay. To będzie ta strona, którą Arsenal będzie sunął swoje ataki i to będzie strona, którą Arsenal po prostu powinien szukać swoich szans, bo, bo w mojej opinii ta ta lewa strona, gdzie gra czy Luke Shaw, czy Christian Eriksen, czy właśnie Rashford, to jest po prostu dużo, dużo lepsza strona Manchester United. Też nie wiem do końca w jakiej jedenastej, w jakiej formie zobaczymy Manchester United, ale i tak wydaje mi się, że właśnie tą tą lewą stroną powinien sunąć Arsenal. Koza? Jak ty, jakie eee... widzisz w słabości? Jeżeli jakieś masz, oczywiście. Czy też. Ja, chcę ciebie... powie... ja nie chcę mówić o Manchesterze United. Eee... Ach, odwracasz nie, 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 nie. kota ogonem. Nie, nie odwracam Kota Ogonem, tylko tak jak powiedziałem, ja zafundowałem sobie mocny piłkarski detox okay, okay, i rozumiem. oglądałem oglądałem głównie Arsenal od początku. Jakby tylko pełne mecze oglądałem Arsenalu, więc uważam, że tutaj jakiekolwiek wypowiadanie się na temat Manchesteru United byłoby bez sensu, skoro Manchesteru nie oglądałem, więc nie, nie dobra, chcę tutaj rozumiem. nic mówić. To, to, ale to, to, tak to się ceni Jest bardzo ciekawa sytuacja, bo tak sobie myślę o tej rozmowie, którą mieliśmy przed pierwszym starciem, mhm. i my tam z. Jonaszem bardzo mocno w sumie nie wierzyliśmy w Arsenal. Z powodu tego, że było widać po tej drużynie elementy trochę zmęczenia i, i takiego, że jeżeli ma przyjść porażka, to to jest moment, w którym ta porażka może rzeczywiście przyjść. I przyszła? E i przyszła i przyszła i teraz jak patrzę na zespół Arsenalu to jest on w innym momencie w sensie no wy zagraliście mecz w ciągu tygodnia co jest w ogóle dziwne no że Arsenal tego meczu nie zagrał ale ja jestem przeszczęśliwy bo to pewnie byłby mecz z Evertonem na którym bym pewnie miał lecieć więc mi to bardzo pasuje bo mogłem sobie odpocząć nad polskim morzem ale no wy macie ten jeden mecz dodatkowy nie zagra Kazemiro co myślę że ma duży wpływ na drużynę Niby mobilizujący, bo każdy poczuje ciężar odpowiedzialności za środek pola na swoich barkach. Ale umówmy się: jak ci wypada taki lider, to nadal z tyłu głowy, szczególnie jeżeli coś by się zaczęło sypać, masz to, że no go nie ma. Więc bardzo ciekawe jest to, jak odwraca się sytuacja troszeczkę w tym momencie. I wydaje mi się, że mimo, że Manchester United jest bardzo mocny w ostatnim czasie, albo dużo mocniejszy w ostatnim czasie, niż był na początku sezonu, no słabszy niż wtedy to nie mógł być, to mam wrażenie, że Arsenal może z większą pewnością podejść do tego meczu. Absolutnie nie mówię, że go wygramy, ale jakby okoliczności bardziej nam sprzyjają. No ja nie ukrywam, że, no powtórzę, że ta strata z Kazimirem, no, no niesamowicie wstrząsnęła, ja musiałem czym prędzej iść spać, żeby no, przespać ten zły humor, Branka Olisę, no nie spowodowała, że poczułem się lepiej. W każdym razie, tak odpowiadając też na te wątpliwości to Kazemilo, to powiem wam tak, gdyby to było sezon temu i taki Kazemilo by wypadł, to bym był po prostu jeszcze bardziej zysgotany. Ale teraz mam miejsce no całkowita przebudowa w ogóle Manchester United, która też mam wrażenie, że przebiega w dość szybkim tempie, bo nie spodziewają się, że United na tym etapie sezonu no będzie w miarę komfortowo ułożone w pierwszej czwórce, bo tam przecież nad Tottenhamem jest bodajże, nie wiem, z 6 punktów przewagi. Teraz szybko popatrzę, żeby wam. E, nie tak, 6, 6 punktów. Jeden nad Newcastle i nad Tottenhamem. 6. 6 nad Tottenhamem, a jeszcze jest Mirza, zaległy United. No to to już w ogóle. No. No, Ja spodziewałem się raczej walki do, do samego końca o, to, o tę czwórkę, przynajmniej w nią bardzo mocno wierzyłem, a wierzyli w to chyba tylko kibice United. I jaka jest ta różnica, że teraz to jest zespół niezależny tak bardzo od indywidualności jak sezon temu i te głównie zwracam uwagę na byłego już zawodnika jakim jest Cristiano Ronaldo, bo on wtedy Pomimo, że niektóre, podczas niektórych meczów był niewidoczny, to jednak no, niektórymi bramkami mocno podłączał jeszcze United do tej gry o, o Ligę Mistrzów, tą swoją drogą United przegrał w momencie, kiedy no, w starcie na Emirates okazało się zwycięskie dla Arsenalu. W każdym razie wydaje mi się, że teraz, kiedy Casemiro wypadł, to nadal jest to drużyna, Ok, bez bardzo jakościowego zawodnika, bez którego statystyki na niekorzyść są no znaczne, bo różne od eksperty gol z przeciwnika, po jakieś sytuacje podbrankowe itd. itd. tutaj Kazimierz robi niesamowitą różnicę i w ogóle to jest człowiek, który swoją formą w ogóle po Mistrzostwach Świata, a już na samych Mistrzostwach Świata zagrał bardzo dobrze, on spowodował, że spowodował u mnie taki ból głowy, że ja teraz nie wiem, kogo ja mam sobie wydrukować na plecach, jeżeli chodzi o zamówienie koszulki United z tego sezonu, bo do, do mistrzostw My świata był to Martinez, a teraz y, Kaz, Kaz, Kazimiro się wyjawia, jaka ta postać numer jeden. Z kolei Martinez troszeczkę no, forma y, jeszcze świętująca mistrzostwa świata. Tak się śmieję, oczywiście. W każdym razie, ja bym tutaj stawiał na to, że kolektyw. I to, że to jest drużyna, może troszeczkę te dziury załatać e, po Kazemiro dość udanie. Tym bardziej, ja wiem, to jest wydaje się invalid argument, ale kurczę, United bez Kazemiro, Staciu z Arsenalem wyglądał całkiem nieźle. Podobnie z Liverpoolem. I okej, okay, ostatni raz, kiedy McTominay grał zamiast Kazemiro, z tego co pamiętam, to był chyba mecz z Manchesterem City i wtedy już to wyglądało znacznie, znacznie gorzej. Mówię oczywiście o Staciu na Etihad. Więc tutaj bardzo dużo zależy od tego, jak Manchester United wyjdzie na to spotkanie, jak to ułoży Erik Ten Hag. Powiedział, że już ma jakieś koncepcje, pomysły na to, jak to może wyglądać. Ja się spodziewam, moi drodzy przyjaciele kanonierzy, że będzie to McTominay, Fred, Eriksen i Bruno, jak, jako powiedzmy to zagęszczenie środka pola, z tym, że Bruno operujący po prawej stronie. Nie wiem, czy Antony właśnie tutaj nam się pojawi, jako że ostatnio jest na dość mocno na cenzurowanym, jeżeli bierzemy pod uwagę zawodników pierwszego składu United. No i czy to wypali? Nie wiem. W każdym razie w meczu z City podobny układ wyglądał całkiem, całkiem ok, bo to też spowodowało, że wyłączony był. KDB Boże, Rodri, czy Bilwa Przez tych zawodników środka pola I pracującego w takiej półprzestrzeni Bruno, więc Możliwy powtórzony scenariusz I kto wie, czy, 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 ten, czy ten Brak Kazmiro będzie w ogóle Widoczny, oczywiście Możliwe, że będzie bardzo mocno widoczny Ale nie zdziwię się, jeżeli Tym kolektywem United No nie wiem, zagra tak, że Ktoś w ogóle zapomni o tym, że Kazmiro w tym Meczu nie zagrał Moi drodzy, powoli, bym przechodził do, do, do końca naszych rozmów, jeszcze chciałbym was zapytać o jakieś takie przewidywania. I jak się w ogóle wy czujecie, jeżeli chodzi o pewność przed tym spotkaniem, bo tylko zawyłowiłeś faktycznie ten fakt, że podczas naszej ostatniej rozmowy, wy byli się troszecz, troszeczkę tacy niepewni, i no, jeżeli ta porażka ma przyjść, to przyjdzie teraz. Jak? wy się macie na ten moment? Jonasz, słucham ciebie jako pierwszego. Mam przewidywania Przewidywanie olbrzymi... na to spotkanie, no właśnie. No. Tak, tak. Mam olbrzymi szacunek do Manchesteru United, do tego, jak on teraz wygląda. Ale wydaje mi się, czuję się powiem szczerze pewnie. Wydaje mi się, że Arsenal to spotkanie wygra. Będzie to szalony mecz. Generalnie nasze drużyny ostatnio, jak się mierzą, to jest 3 do 1, w zależności od tego, na jakim stadionie grają. Wydaje mi się, że tak, tym tak. razem będzie. Tym razem będzie tak samo. No, nie wiem, czuję się zdecydowanie lepiej niż przed tamtym spotkaniem, powiem szczerze, też właśnie zważywszy na to, że i Kazemiro nie wystąpi. Ja też przypomnę, że w tamtym meczu, kiedy Manchester United wygrał, to był generalnie dobry mecz obu drużyn, a Arsenal mhm. grał w środku pola sam Bim Lokon. Tak, Teraz tak, Sambiego tak. Lokongi na pewno nie będzie, więc tutaj ten, ten środek pola będzie zdecydowanie lepszy. No po prostu, czuję, czuję, mam szacunek do Manchesteru United, wiem, że to będzie trudny mecz, wiem, że to będzie szalony mecz, bo obie drużyny będą chciały wygrać, obie drużyny mają o co grać. Arsenal o to, żeby cały czas utrzymywać wysoką przewagę, Manchester po to, żeby w ogóle włączyć się do walki o najwyższe cele, o to mistrzostwo też, bo, bo dlaczego by miała tego nie zrobić, jeżeli wygra. Ale czuję się pewnie. Wydaje mi się, że Arsenal po prostu ten mecz wygra. I obstawiam 3-1. Jeżeli już możemy sobie typować, to wydaje mi się, że tak to będzie. Koza? E, ja się też czuję dobrze. W sensie, to nie jest tak, że he, 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 golimy frajerów, tylko czuję się dobrze i to jest taki fajny moment, kiedy spotykają się dwie drużyny, które są tym, kim albo stają się tym, kim powinny być. I to mm -hmm. będzie takie fajne. Spot liczę na naprawdę fajny mecz. W sensie. Um, oczywiście nie życzę dobrze Manchesterowi United, ale chcę, żeby to były takie fajne zawody i wydaje się, że tutaj potencjał na to jest, jest naprawdę duży i, i e szczególnie postronni kibice Premier League myślę, że jarają się tym starciem, bo ono z boku musi wyglądać naprawdę e co najmniej intrygująco. Ja bardzo nie lubię obstawiać wyników, ale jak mam obstawiać, to obstawiam a 2-0 dla Arsenalu. Niech ten Aaron Ramsdale tam się pośmieje do trybun i zachowa czyste konto. Dajmy mu to. A jeszcze jedna rzecz. McCallister. Chciałbym McCallistera na tą ósemkę. Tak się cały czas o tym myślałem. No, no. Cały czas o tym myślałem i to byłaby super opcja, ale opcja zupełnie niearsenalowa z punktu widzenia rozgrywania okien transferowych. No bo to po tych Mistrzostwach Świata byłby tylko transfer dla takich wariatów jak Chelsea, żeby się spytać, ile. Powiedzieć dobrze i przynieść te pieniądze w ośmiu walicę, <grymne> da, Brighton, w Wajcarii. Brighton, oddajcie nam piłkarzy wie. w skrócie. Już dwóch mamy, <grymne> jeszcze by się przydał Makalister. Ale, ja ale, ale pasowałby idealnie ten Makalister na tą ósemeczkę tam. Idealnie by pasował. Przyznam szczerze, że faktycznie jak tylko padło nazwisko um, Argentinczyka, to no, widziałem to moment, momentalnie, jak, jak to bangla po prostu bo I to ten też gość jest. I to też jest też mega wrażenie To też jest lewa noga, jeżeli się nie mylę. To jest bardzo dużo skoków pressingowych, Sprawda. jeżeli chodzi Zdaj o te się, statystyki, prawo. odbiorów piłki. Ja tylko nie, mam, nie wiem, czy lewa noga, czy prawa. To jest jedyna rzecz, która mi się tutaj nie zgadza trochę. To e... już, już to sprawdzam, ale kontynuuj. Prawa, prawa noga jest jego lepszą nogą. Tak, prawa noga? Okej, okay, to już się mhm. ja sprawdził. No, A, ale i tak nie tak. bombarduje to mojego pomysłu, żebym go chciał w Arsenalu, bo wydaje nie, mi się, absolutnie. że to byłoby naprawdę co najmniej ciekawe. E, słuchajcie, tak. ostatnio jak e, właśnie też przewidywaliśmy e, tutaj jakieś wyniki i tak dalej, to Jonasz wyczuł bramkę debiutanta. Antony wtedy strzelił na 1 do 0. E, ja wtedy wątpiłem, że on w ogóle wyjdzie w pierwszym składzie. E, Raczej też wydaje mi się, że Wy wątpicie, że Trossard wyjdzie w pierwszym składzie. Tutaj większych szans nie ma, też odwołując się do tego, co mówiliśmy na temat żelaznej jedenastki Artety. To Anton jest domyślnym zakupem do pierwszego składu, wiadomo. Ale przewidujecie tutaj jakieś debiutanckie bramki? Nie mówię tylko o trosadzie, bo United też ma nowego zawodnika. Słuchaj, dla mnie no nie, gol no nie, trosarda nie, nie z ławki no. jest zapisany w gwiazdach. Skoro Antony Ach. wtedy strzelił w debiucie, to trosard z ławki też musi to, musi to zrobić. Na trzy jednak. Musi się przywitać. Dobrze, panowie. Ja wam bardzo dziękuję za, za to, że mogliśmy porozmawiać. Życzę wam i sobie, żeby ten mecz był niezwykle ekscytujący i żeby nie było takich kontrowersji typu, ja nie wiem, spalony Rashforda i Blanka Bruno Fernandesza, żeby ten mecz. Był ze smakiem skonsumowany i z tym was zostawiam, dziękuję wam i dziękuję hmm. widzom za oglądanie tego materiału, oczywiście tak jak mówiłem przed połączeniem się z chłopakami sprawdzajcie linki w opisie i odwiedzajcie sociale. obu panów. Tak, dla nas ze smakiem, a dla ciebie krzywy z lekką czkawką. <laughs> no cóż, bantery muszą być, wielkie dzięki. Dzięki.